Trwają prace na dworcu Wałbrzych-Czawienko. Prawdopodobnie remont zakończy się po wakacjach. Prace remontowe na dworcu Wałbrzych-Czawienko trwają. Renowacji poddawany jest sam obiekt, ale zagospodarowany jest także okoliczny plac. Ma tam powstać obiekt typu Park and Ride, czyli miejsce, gdzie będzie można zostawić swój samochód i w dalszą podróż udać się autobusem lub pociągiem. W tej chwili trwają prace związane z modernizacją stropów, z usuwaniem tych części, które są niepotrzebne. Również są przebudowywane w tej chwili ściany. Budynek jest przygotowywany pod nowy układ komunikacyjny. Zostały już wykonane prace związane z przełożeniem wszystkich instalacji sanitarnych, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Ściany przygotowywane są pod nowe tynki i płytki. Jeśli chodzi o prace wykonywane na zewnątrz obiektu, to również są to prace związane z instalacjami sanitarnymi, ale również remont drogi dojazdowej, ścieżek pieszych i rowerowych, a także parkingu, czyli całej infrastruktury drogowej. Oprócz tego planujemy również w najbliższym czasie wymianę stolarki okiennej i w tym momencie już ten główny front robót budowlanych będziemy mieli zakończony. Wtedy będziemy się skupiać na przygotowywaniu całego terenu pod udostępnienie dla turystów i podróżnych. Termin zakończenia prac to koniec wakacji. Przez cały czas trwania remontu dworzec Czawienko będzie czynny dla podróżnych, którzy będą mogli wsiąść i wysiąść z pociągu. Trzeba jednak liczyć się z niedogodnościami.